Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś czas na podsumowanie następnego Food Champions. Food Champions, który dotyczy oczywiście totsów Ultimate Team, więc jest mega ważnym Food Champions. No i zależało mi na tym, żeby wbić jak najwyższą rangę. Jak to wyszło? Zobaczycie to wszystko w podsumowaniu w dzisiejszym odcinku. I powiem wam jeszcze od razu, jako przypomnienie, że na kanale głównym dzisiaj pojawi się odcinek specjalny i będzie to vlog z finału Ligi Mistrzów. Bardzo ważny dla mnie odcinek, więc byłoby mi mega miło, gdybyście po prostu tam wbili i obejrzeli i zostawili komentarz. Dziękuję, a teraz przejdźmy do tego materiału. No musiałem go zrobić, kurczę, no, a najwyżej jak przegram teraz nie wbiję 16 winów, to wiemy komu, kogo to jest wina. Taki żarcik. Panie Marko, witam, 96 overall. Roy Stopeczka podobno, no to, lubię bardzo tego piłkarza, dobrze o tym wiecie i to od lat. 5 na 4, przepraszam, ale jakie playstyle, do tego jakie statystyki. No do pierwszego składu go wrzucimy i zagramy, bilans aktualny, tak, 14-3. Dobra, tak sobie zagramy. Palacios w środku, Mareczek na... czekajcie, na boku, a w meczu go zmienię może z Ronaldinho, żeby grał na SP. O, zobaczymy jeszcze, jak się będzie spisywał. Co my tu mamy? Dollarum, Thiago Silva. Oj, 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 patrzcie, jakie karciochy. Belly goal, belly goal. I czemu ten Royce rudy wydaje? Co oni mu zrobili z włosami? Zobaczcie sobie. Ty, co to są za przerzuty z pierwszej? What? Oddaj to. Zbij moment rulety. I z pierwszej na drugą? Ty, no patrzcie, co to za piłki latają? Oj, 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 Eusebio, Eusebio. Pierwsza dobra sytuacja, 18 minuta. I zna, i no, jak to powstrzymać? Ale co jak co, muszę wam powiedzieć, że wczoraj wieczorem był lepszy gameplay niż dzisiaj w ciągu dnia. Ciekawe. Ronaldinho Gaucho, jeden. Wyjmuj. Ale trzeba uważać na te przerzuty, bo to straszne jest. Palacios! Ajajajajaj. Tu jest najgorsze, bo do główki na tym boku skacze Cancelo, a u niego Havertz. Havertz jest dużo wyższy i może wygrywać ciągle te główki. Wiesz, ja się przełączyłem i co z tego? Nie. Jest gol. Uuu, Donnarumma, ale się odbiła. On mu to teraz przejął. Nie, niestety, tap in. Mamy 1-1. Może teraz? Royce! Ale była dobra sytuacja. Dawaj piątkę, z tyłu się skończy przerzucanie. No się zastanawiam właśnie. Ale by weszło. Kurczę! Z pierwszej, no nie? Mogłem chyba to przyjąć. Nie, no ej. Nie, nie, nie każcie mi tego komentować, bo tu zacznę przeklinać zaraz. Jak to wyjął? Mogłem teraz ja tapina zrobić ładnego. Kilian. Oj, chyba padzik, chyba poleciał padzik. Oj, 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 jak mi przykro. Jeszcze jest 20 przerzutów i będzie dobrze. Próba numer 1. Co się może nie udać, tak jak mówicie.
Znowu Havertz na bok. Raul z przodu. Ej, to jest bardzo niestandardowe. Ojoj, ale go przepchnął. Tam miał okienko, żeby zagrać w ogóle ziomek. Ładnie, ładnie gol. Brawo, brawo. Ale zaczęło się od tego, że Ginola przepchnął Araujo. Ronaldinho, lewa noga. Ale to zepsułem. Tak ładnie sobie wyprowadziłem tym skupternem na strzał. Chyba nieprzygotowana pozycja. Nie zdążę chyba zmian zrobić. No nie, no nie mów, że... Cofnie? No kurde, naprawdę! Polak, kumpel. O, mam piłkę, 90 minuta, wow. Fajny meczyk, widzowie, no fajny. Końcówka top. Rożny jeszcze, czy już nie? Da jeszcze różnego. Po krótkim chciałem, ale meczowa. Nie dał różnego, koniec. Yeah. Mogłem chyba w długi dać. Mogłem chyba po długim, kurde. Dobra, ja zrobię tak, wrócimy do tego co było i Royce wejdzie z ławki. Spróbujmy. Tak, 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 tak. Petr Czech. O nie, Bisek na obronie. Nie cierpię grać na niego. Na Biseka się tak ciężko gra. Jeszcze jak ktoś by miał na przykład Biseka i Van Dijk'a, to ja wychodzę. Ale coś tak dropi jakby, widzicie to? Ale tnie. Nie chcę tego komentować, naprawdę, bo to jest po prostu niesamowite. Grasz mecz o 16 wina, wyrzuca cię z serwerów i... Ja pierdzielę. Ta gra jest po prostu... Jak nie dostanę porażki? Dostanę, DNF będzie. No pewnie, że jest DNF. Mecz o 16 wina, nie? No cóż, EA stwierdziło, że nie mogę 2 tygodnie z rzędu zrobić 16 winów. Więc, drodzy widzowie, czas odebrać nagrody. Może nagrody oddadzą, no wątpię, ale jest... Nie chcę mi się przyklinać i wkurzać nawet, bo to po prostu jest żałosne, co się wydarzyło. To jest żałosne i tyle. Koulibaly, Ferguson, Gołowin i Dybinia. Niech będzie... Super pik. Cyk! Dlatego mówię nieraz, że gram do 11, bo więcej nie ma sensu. No i patrzcie jak to się... Czekajcie, tutaj zmienię na 15-6. 5, przepraszam. O kurde! Dobra, możecie mnie wyrzucać tak częściej. Feduś kochany. Tak jest. Wiem, że on nie jest drogi. Wiem, że Fede Valverde z 500 000 kosztuje. Ale czerwony Fede to jest inne. 600 000 kosztuje Fede. 800 kosztuje pan Kane.
Nie no, kurde, nawet nie dyskutuję, to szkoda dyskutować. Czekajcie, czy jest dobrze? Jest Fede. Dobra, to paczuchy teraz. Paczuchy po prostu. Mam ból tyłka dalej, że po prostu nie mogłem powalczyć, no nie, o tego 16 wina, że nie dali mi szansy. Czemu nie Kane? No stary, no mojego ulubionego zawodnika z Realu Madryt w czerwonej wersji nie wybiorę? Mordo. Paczkę z tocami może skipować tam i tak nic nie będzie. To jest wymienna czy nie? Niewymienna paczka Ultimate Tots razy 3. No to co? Czekajcie, ja wam powiem kto będzie. To będzie tak, Salvio na pewno, Ferguson i Debinia. Tak typuję. Cyk. Brazylia. Patrzcie. Mówiłem. Zresztą może być ktoś lepszy niż 95. Debinia odwracalna. Gołowin 94? Ej, wiecie, że ja zawsze myślałem, że to wychodzi wyższy overall zawsze? To nie było tak czasem? A z plusem ma pierwszeństwo. O, dlatego ona się pojawiła. Nie wiedzę, a ja już myślałem, że jak 95 plus, to może być już tylko lepiej. I Kulibali, Debinia, Gołowin. No cóż. Pięknie to wygląda. Ja chyba wrócę do grania Vasquezem i Cancelo, tak mi się wydaje, że będzie lepiej.